Witajcie w kolejnym odcinku z maratonu. Tym razem, jeśli uda wam się wbić 1000 łapek, to jeszcze dzisiaj na kanale pojawi się kolejny film z maratonu. Ja już nie będę przedłużał i zapraszam do oglądania. Wszyscy słyszeliśmy o potworze z Loch Ness, ale niestety nie było dowodów na jego istnienie. Chciałbym wam pokazać nagranie, na którym widać coś, co może być rzekomym potworem z Loch Ness. Istota ta lekko wystaje z wody, a jej sposób poruszania się i aparycja może przyprawiać o gęsią skórkę. Ciężko wierzyć w jego istnienie, bo osoba, która zrobiła zdjęcie tej istoty po raz pierwszy krótko przed śmiercią, przyznała się, że zdjęcie było mistyfikacją. Jednak kto wie, czy w całej historii nie ma jakiegoś ziarna prawdy, a potwór z Loch Ness naprawdę istnieje. Zdjęć, nagrań i dowodów na jego temat przybywa i niektórych zaczynają dopadać wątpliwości, że może potwór pływa po jeziorze. Tak naprawdę nie wiemy, co to było, to tylko spekulacje. Gdybyśmy mieli myśleć racjonalnie, może to po prostu ogromna gałąź albo jakaś część drzewa dryfująca po jeziorze. Ale kto wie, czy na tym nagraniu właśnie nie widzimy prawdziwego potwora z Loch Ness. Moa było 9 gatunkami w 6 rodzajach wymarłych, obecnie nielotnych ptaków. Dwa największe gatunki osiągały około 3,6 metra wysokości z wyciągniętą szyją i ważyły około 230 kg, podczas gdy najmniejszy moa krzewiasta był wielkości indyka. Szacunki dotyczące populacji moa wahają się od 58 tysięcy do około 2,5 miliona lat. Na tym nagraniu widzimy, jak coś ogromnego, podobnego do strusia, porusza się w krzakach. Zwierzę jest zdecydowanie za duże na tego ptaka, a jego ruchy przypominają raczej inny gatunek. Myślicie, że to możliwe, aby te stworzenia chodziły jeszcze po naszej planecie? Deer Wolf to dziwne i mityczne zwierzę pochodzące z północnej Ameryki. Groźny wilk był mniej więcej tego samego rozmiaru co największe współczesne wilki szare. Ważył średnio 60 kg. Uważa się, że te cechy są przystosowaniem do żerowania. Do jego ofiar należą zachodnie konie, leniwce naziemne, starożytne żubry i wielbłądy. Jego wymarcie nastąpiło podczas czwartorzędnego wymierania wraz z głównym gatunkiem. Jego przyczynę wymarcia wraz z zmianami klimatycznymi i rywalizacją z innymi gatunkami lub kombinacją tych czynników sugerowało, że jest on zależny od mega roślinożerców. Według datowania szczątków te wilki żyły jeszcze 9500 lat temu. To nagranie pochodzi od człowieka, który wybrał się na spacer ze swoim psem. Pupil mężczyzny złapał trop i zaprowadził mężczyznę w to miejsce, gdzie owy wilk się znajdował. Wystarczy na niego spojrzeć, jest ogromny. Myślicie, że to są te wilki, o których była mowa?
brytyjskim folklorze brytyjskie wielkie koty określa się również jako koty widmowe i tajemnicze koty. To gatunki zwierząt kotowatych, które pochodzą z Wielkiej Brytanii, ale prawdopodobnie zamieszkują brytyjską wieś. Teoria sugeruje, że zwierzęta mogły przeżyć faunę z epoki lodowcowej, gdzie na wyspach brazylijskich znaleziono lamparty, lwy i rysie. Jednak istnienie populacji prawdziwych dużych kotów w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza populacji hodowlanej, jest uważane przez ekspertów za wysoce nieprawdopodobne z powodu braku przekonujących dowodów. Tutaj mamy nagranie, które pokazuje, że być może wielkie koty kroczą jeszcze po naszej ziemi. Well, I was in the garden, hanging out the washing, and he appeared at the pool by the garden, which is about 100 yards away. That was the first time I saw him, and I just gathered the kids up and went in the house as quick as I could. Told my husband and father-in-law, and they just went down and shooed him off near enough. Just went down to find him, and he just disappeared by then. Na tym nagraniu widzimy, jak czarne zwierzę, podobne do pumy, chodzi po polu. Opis pasuje do wielkości kota, ale myślę, że bardziej ten widok pasuje właśnie do pumy. Ale z drugiej strony, co puma robiłaby na takim odludziu i to w Wielkiej Brytanii? The second time I saw him, it was February holiday, and I got some children here and my three children, and Stephen came up through the yard and says, "Come here, kids, come and have a look at this black cat." And that was the second time we saw him. Wilk workowaty jest wymarłym mięsożernym rodzimym torbowaczem z kontynentu Australii. Był to jeden z największych znanych mięsożernych torbiaczy, największy na świecie przed wyginięciem, ewoluujący około 2 miliony lat temu. Ostatnie żywe zwierzę zostało schwytane w 1930 roku w Tasmanii. Powszechnie znany jest jako tygrys tasmański ze względu na pasiastą dolną część tułowia, aczkolwiek znajduje się nagranie choćby z roku 2008, gdzie to owy wilk został złapany na kamerze. Zobaczcie sami. Co prawda ta istota pasuje do opisu wilka workowatego, ale trzeba przyznać, że pasuje również do opisu zwykłego wilka bądź zabłąkanego psa. Co myślicie?